Na tej lekcji powiemy sobie o narzędziach lub tools, jak to działa, jak to wygląda, w jaki sposób to wykorzystujemy. Oczywiście te narzędzia znajdują się w trybie edycyjnym, więc jeśli przejdziemy do trybu edycyjnego i klikniemy prawy przycisk myszy, mamy właśnie lub tools. To są narzędzia, których nie znajdziemy właśnie w tym miejscu, a też są bardzo, bardzo przydatne, jeśli chodzi o tworzenie różnych obiektów. Czy też w momencie, gdy chcemy wyedytować coś w ciekawszy sposób, lub też połączyć pewne elementy. Od czego na początek zaczniemy? Może ja wyrzucę tą kostkę i utworzę taki profil, no powiedzmy takiego dosyć skomplikowanego dachu, czyli do tego wykorzystam sobie w widoku bocznym, dodam obiekt, który nazywa się obiektem single vert. Jak wiemy, obiekt single vert zawsze pojawia się w trybie edycyjnym i od razu możemy sobie jakiś profil utworzyć, klikając klawisz Ctrl i prawy przycisk myszy, tworząc odcinki. Powiedzmy, że zrobię jakiś taki fikuśny kształt, na przykład jakiegoś tam dachu, nieco bardziej skomplikowanego niż normalnie. No powiedzmy, że będzie to coś takiego. Oczywiście można sobie, prawda, jeszcze to wszystko tutaj poprawić i tak dalej, ale to, żeby już specjalnie za dużo czasu nam to nie zajęło, to powiedzmy jeszcze tutaj dorobię taki, powiedzmy, nieco gzymsik w tym miejscu, tutaj może tak bardziej na prosto. No i zrobiłem sobie taki kształt. Ja go sobie oczywiście nieco pomniejsze. Oczywiście pomniejszenie zrobię względem kursora 3D może, tak? Czyli jeśli wybierzemy kursor 3D i teraz skalowanie, no to będę zmniejszał względem kursora 3D, co jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż zmniejszanie ogólnie w sposób do median point, z tego względu, że później jest troszeczkę trudniej nad tym zapanować. No i teraz z widoku z góry obrócę sobie ten obiekt o 45 stopni w tą stronę. Czyli wszystko to się dzieje względem oczywiście kursora 3D w tym momencie i obracam o 45 stopni, gdzie tutaj można wyczytać, że mam obrócony obiekt o 45 stopni. No w tym momencie tutaj nie bardzo, może pokażę. O, w tym miejscu tutaj widzimy rot 135, minus 135 jest teraz, tak? Bo tak mi się pojawiło z tego względu, że chciałem pokazać, w którym miejscu to się pokazuje. I z klawiszem Ctrl, jeśli będziemy mieć wciśnięty, to mamy skok co 5 stopni. I ustawiam sobie na przykład obiekt w ten sposób. Teraz bardzo ważna rzecz, w jaki sposób właśnie tworzyć sobie, no taki jakby tworzyć dach. W widoku oczywiście z góry na razie. Chodzi o profil tego dachu. Więc teraz sobie robimy po prostu Shift D, czyli robię kopię tego obiektu, Shift D i przesuwam względem osi Y, ale wszystko robię w widoku z góry na jakąś tam odległość i obracam o 90 stopni w drugą stronę, tak? Czyli z tym, że teraz już no, wybiorę sobie może nie kursor 3D, ale median point w tym momencie. Zobaczmy, jak on się obróci względem środka, będzie dobrze, czyli o 90 stopni, tak? Czyli tutaj widzimy, że w lewym górnym rogu jest 90 stopni obrotu, tak? Jest 90 stopni obrotu. Potem robię sobie kolejną kopię tego obiektu, przesuwam względem osi X, oczywiście kolejna kopia to jest Shift D i ustawiam na przykład w tym miejscu, prawda? Potem znowu zrobię sobie Shift D i względem osi Y, powiedzmy, do tego miejsca, potem znów Shift D względem osi X do tego miejsca, dajmy na to, i obracam znowu o 90 stopni z klawiszem Ctrl, śledząc oczywiście ten parametr w lewym górnym rogu, czy jest prawidłowo ustawiony. Shift D teraz względem osi Y. Ważne jest, aby to było wszystko mniej więcej prosto. I tutaj muszę to obrócić
w drugą stronę, tak, o 90 stopni, w tą stronę, minus 90 stopni, tak? Dobrze obróciłem? Źle obróciłem. Więc sobie wycofam i wrócę w drugą stronę. Znaczy z wartością dodatnią. Okay? Tak. Bo tu chodzi o to, żeby właśnie były tego typu właśnie kształty, tak? Tak jak widzimy w ten sposób. No i teraz wykorzystamy sobie właśnie bridge'owanie, czyli odznaczamy sobie wszystko i przy pomocy klawisza B zaznaczam te właśnie elementy, klikam prawy przycisk myszy lub tools i wybieram sobie bridge. On mi wtedy bardzo ładnie to łączy, właśnie dokładnie w ten sposób. No i tak robimy to segmentowo, tak? Czyli odznaczamy wszystko, znowu klawiszem B zaznaczamy kolejne dwa segmenty i dajemy ten bridge, tak? Czy można zrobić trzy naraz, tak? Zobaczmy, czy się uda, tak? Czy on sobie z tym poradzi, tak? Bridge, no niestety nie poradził sobie, jeśli wybraliśmy trzy naraz, chyba że jeden z punktów nie był zaznaczony, a jednak nie był, więc być może teraz to zadziała, tak? Sprawdźmy. Loop to bridge. No niestety nie zadziała w ten sposób, jak już to możemy zaznaczać po dwa segmenty. Czyli odznaczam sobie znowu i klawiszem B zaznaczam sobie w tym. To oczywiście jeśli chcemy, żeby mieć na 100%, dobrze jest wybrać ten tryb przezroczystości, bo jak nie zaznaczymy wszystkich punktów, no to niestety właśnie takie dziwne historie się będą działy, jak zdarzyły mi się wcześniej. No i prawy przycisk myszy lub tools bridge. Jeśli wszystko jest zrobione w odpowiednim kierunku, nie jest obrócone czy przekręcone, to wszystko to ładnie będzie nam się po prostu tworzyć bezproblemowo. Tylko tyle, że musimy tutaj co dwa segmenty sobie to obracać, tak? Czyli loop tools bridge. Proszę bardzo. Znowu sobie zaznaczamy kolejne dwa segmenty. Klawiszem B najszybciej, najprościej. Bridge i zostało nam tylko zamknąć ten obiekt właśnie w tym miejscu, czyli znowu sobie odznaczę i zaznaczę obszarowo, można też obszarowo osobno sobie zaznaczać, tutaj nic nie spowoduje, że poprzednie zaznaczenie zniknie. No i oczywiście loop tools i bridge. Proszę bardzo, mamy elegancko zrobiony właśnie taki profil. Dlaczego mówię, że to jest profil dachu? Z prostej przyczyny, jeśli teraz wejdę w tryb edycyjny tego obiektu, no to wtedy mogę sobie, może już wyłączę na razie podgląd przezroczysty, zaznaczę sobie całą tą krawędź, która jest wewnętrzna, wyekstruduję sobie ją do dołu względem osi Z, żeby było równo, tak powiedzmy na jakiś taki niezbyt głęboko, tworząc taki gzyms i klawiszem F sobie zamknę i wtedy mamy wykończenie tak jakby dachu. To jest też taki wyjściowy element do tworzenia dosyć fajnie wyglądających budynków o takim charakterze nieco powiedzmy historycznym, czy jakimś zabytkowym może bardziej. No i teraz wystarczy też w tym miejscu, tak jak tutaj mamy to zaznaczenie, no nie zamykamy tego, tylko można wyekstrudować względem osi Z jako powiedzmy ścianę budynku, no kwestia do robienia okien i tak dalej, i innych rzeczy, ale już generalnie taki profil kształtowy budynku już przynajmniej mamy. No naturalnie, jeśli chcielibyśmy to wygładzić, możemy to wygładzić, ale później musimy sobie, wiadomo, zastosować krosowanie, aby pewne elementy wyostrzyć, czy zostawić ostre krawędzie na niektórych miejscach. Czyli to jest takie wykorzystanie tego bridge w praktyce, takie proste wykorzystanie, ale jeszcze jak bridge można inaczej wykorzystać, bo czasami są sytuacje, że no, różne rzeczy robimy, no i chcielibyśmy jeszcze zobaczyć, jakie mamy możliwości, tak? Bo tutaj jest takie proste wykorzystanie tego obiektu bridge. Ja może ten obiekt sobie gdzieś przesunę w inne miejsce, no i powiedzmy wstawię sobie obiekt typu cycle, zmienię ilość vertices do 16, aby nie było tych punktów za dużo, troszeczkę lepiej będzie mi pewne rzeczy może pokazać. No i w trybie edycyjnym, proszę bardzo, wybieram sobie widok jakiś tam boczny, kopiuję sobie oczywiście to przy pomocy Shift D, no i powiedzmy obracam sobie o jakiś kąt, prawda, i ustawiam gdzieś sobie, dajmy na to w tym miejscu,
I teraz chciałbym te dwa obiekty ze sobą połączyć, prawda? Czyli zaznaczam sobie wszystko przy pomocy klawisza A, żeby była jasność, wszystko jest zaznaczone. Tu w widoku bocznym specjalnie to pokazuję i zastosuję sobie ten bridge, tak? Wszystko jest elegancko, wszystko fajnie wygląda, połączył nam, zrobił taką rurę. No ale taka rura to przecież nic nadzwyczajnego, ale zobaczmy, co mamy w ustawieniach tego parametru. No i jak widzimy, mamy jakieś opcje, prawda? I mamy tak zwane segmenty. Co to są segmenty? Jeśli bierzemy segmenty, wtedy on nam dzieli dodatkowo ten obiekt na dodatkowe fragmenty. I tu mamy taki parametr właśnie, dodatkowo jest tutaj parametr, który w tym momencie nic tutaj nie robi. Ten parametr na 100%, czy go ustawiam, czy nie. Tu mamy parametr siły, czyli parametr tak zwanego wyginania. Jak widzimy, wtedy możemy sobie dopasować profil kształtowy tego obiektu i mamy jeszcze coś takiego, co się nazywa cubic. Cubic oznacza, że jest to właśnie ten efekt zaokrąglenia. Mamy jeszcze linear, jeśli bierzemy linear, będziemy mieć w liniach prostych. Co w liniach prostych, dzielenie tego obiektu na mniejsze kawałki? Ok, ma sens w sytuacji, gdy stosujemy naturalnie później wygładzanie, tak, żeby nie było tych efektów tego światła odbijanego w niewłaściwy sposób. Kolejna rzecz, to mamy taką opcję Remove Faces. Oczywiście przy tym obiekcie tego Remove Faces po prostu nie zauważymy. Nie ma takiej możliwości, bo nie ma tutaj żadnych ścian w żadnym momencie, tak? Jak sprawdzić, jak działa to Remove Faces? Otóż najprostszy sposób na to, aby pokazać, jak działa Remove Faces, to ja sobie zaznaczę, powiedzmy, te ściany, a może nawet tyle. I w widoku tym sobie to skopiuję, tak? Skopiuję i przesunę względem osi Y, powiedzmy, do tego miejsca. I oczywiście będę chciał połączyć te dwa obiekty przy pomocy bridge. Również mogę zrobić to dokładnie w ten sam sposób. Zaznaczę sobie te same ściany po drugiej stronie. Mam nadzieję, że chyba trafię. Jak nie trafię, to najwyżej nie trafię. Ale myślę, że trafię. Nie jest powiedziane, że to muszą być te same ściany, tak? Ale przynajmniej tutaj na razie istotne jest to, że mamy tyle samo krawędzi i tyle samo ścian, które chcemy połączyć przy pomocy bridge'a. Można też w inny sposób, że obiekt będzie, a za chwilę zresztą pokażę, i teraz sobie to zbridżujmy, tak? Czyli wybierzmy sobie Loop Tools Bridge, tak? OK. No coś się stało, tak? Ale właśnie tutaj mamy ten Remove Faces, który spowodował, że ściany tego obiektu zostały usunięte zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, czyli dalej mamy kontynuację rury. Ale coś jeszcze się stało, tak? Ten nasz obiekt zaczął się zachowywać troszeczkę irracjonalnie. No to 100% w tym momencie nic nie działa, tak? Tutaj oczywiście mamy te segmenty, no jak ustawimy sobie na dwa segmenty, ale i tak widzimy, że jest to jakieś pokrzywione w dziwny sposób, prawda? Coś się stało, że on tak jakby przesunął te punkty. Ja tu zwiększę ilość segmentów, żeby było widać, jak to można szybko naprawić oczywiście, tak? Mamy Remove Faces. Co będzie, gdy ja to Remove Faces wyłączę, tak? Jeśli wyłączę Remove Faces, to oczywiście tu się pojawi ściana i tu również pojawi się ściana, czyli po prostu zadziała to w ten sposób, że powstanie obiekt, ale ze ścianami zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Więc to jest właśnie ten parametr, który powoduje, że te ściany są usuwane. Niezwykle ważna rzecz, jeśli tworzymy architekturę. No i tutaj mamy jeszcze coś takiego jak pod spodem parametr twist, czyli parametr zakręcenia. Więc jak sobie zacznę tu zwiększać, to widzę, że mogę nawet w ten sposób zakręcić, prawda? Tak jak teraz widać, no zgniotłem to praktycznie. Jeśli damy reverse, to mamy tak zwane odwrócenie kierunków po prostu punktów, tak? I tym parametrem twist można sobie regulować, tak? Ale jak odwróciłem kierunki, no to wszystko mi się tutaj zamyka. Na czym polega odwrócenie kierunków? Polega to na tym, że pierwszy punkt łączy się z ostatnim i tak dalej. Drugi z przedostatnim, trzeci tam następnym w kolejce i wtedy mamy ten efekt takiego właśnie zniekształcenia na zasadzie zgniecenia. Więc w niektórych sytuacjach to reverse trzeba włączyć, a w niektórych nie. I teraz jak się sprawdza, czy faktycznie coś z tego mi wyjdzie? No niestety, no na przykład tutaj już teraz jest, powiem tak, no jest dobrze, czyli punkty są na prosto, prawda? Czyli parametrem twist, jeśli są takie właśnie sytuacje,
Ja tu ustawię na 0, właśnie to pokrzywione było, wyłączę ten reverse, który mi powodował, że pokrzyżowały mi się punkty i niestety to zostało zgniecione. No i teraz parametry twist możemy sobie tak obracać, mogą być wartości dodatnie i ujemne, tak obracać, aby wyprostować te punkty, prawda? Czyli w sytuacji, gdy no, przy zastosowaniu właśnie tego bridge'a mamy właśnie taki efekt, że nagle coś w jakiś dziwny sposób powygina nam, no to tu mamy dwa parametry, którymi sobie możemy to naprawić, czyli albo właśnie trzeba dać odwrócenie, bo są i takie sytuacje, że trzeba odwrócenie dać, albo po prostu twistem. Jeśli będzie, jeśli twistem nie będzie się dało to zrobić, czyli ustawimy, prawda, tu na prosto się ustawiły, prawda, tu się punkty na prosto ustawiły, dalej są pokrzyżowane, to znaczy, że wtedy musimy właśnie z rewersem zadziałać, prawda, bo wtedy twistem nie wyprostujemy tego. To twistem możemy sobie, prawda, proszę bardzo, minus jeden, ładnie nam to wszystko wyprostował, prawda? No i taką oczywiście pochodną wersją do tego bridge jest właśnie loft. Jak działa loft? Dobrze, ten obiekt sobie gdzieś tam przesunę i znowu sobie wykorzystam obiekt, który jest cycle. No i powiedzmy, że ktoś będzie chciał zrobić taką rzecz, oczywiście punkty, żeby to były wybrane. Dajmy na to, ja sobie teraz to będę kopiował, tak? Czyli skopiuję sobie to, oczywiście skopiowałem, proszę bardzo, i powiększę, tak? Mam jakiś taki kaprys, że sobie chcę powiększyć. No i potem robię następne, Shift D, prawda? Tutaj w ten sposób mogę obrócić, powiedzmy, i zeskalować trochę mniejszy, zrobić, powiedzmy, mniejszą nieco średnicę, potem kolejny obiekt, prawda, mogę dać jeszcze mniejszą średnicę, prawda, dajmy na to i też obrócić sobie tam pod jakimś kątem. Powiedzmy, że zrobiłem sobie cztery takie okręgi. No i teraz zaznaczam sobie te wszystkie okręgi. Oczywiście, gdybym teraz chciał zastosować bridge, no to on mi połączył dwa okręgi tak jakby. Natomiast coś się stało, te w środku nic tam nie zrobił, nic się nie wydarzyło. Więc inną formą, która pozwoli nam na połączenie wszystkich tych obiektów jednocześnie, to jest po prostu wykorzystanie loft. Troszeczkę, prawda, omijam te pozostałe, które tutaj są, ten loft, tak, wybieramy loft, proszę bardzo. I mamy podobną sytuację. Loft powoduje, że wszystkie te obiekty, które mamy, on nam łączy tak jakby w jeden obiekt, ale tu jest bardzo ważna rzecz, bo czasem właśnie mamy ten efekt takiego zakrzywienia, prawda, więc różnie to bywa. Czasem może być tak, że tak to zadziała, że nic nie będzie dało się, prawda, wyprowadzić. No to wtedy trzeba będzie, tutaj damy cubic, to wtedy mamy jeszcze z tym zaokrągleniem, bo to działa na cały obiekt wtedy, widzimy? Na cały obiekt działa, więc tu możemy, też jak damy reverse, to widać, co wyszło, tak? Pogięło się wszystko, poprzecinały się punkty, więc jak coś takiego się nam stanie, to pierwsza rzecz to reverse wyłączamy, a później przy pomocy parametru twist, prawda, możemy sobie obrócić. Jeśli chcemy mieć zakręcony taki obiekt z takim właśnie efektem zakręcenia, proszę bardzo, to też są obiekty, które mają taką strukturę jak najbardziej i to będzie w meszu, będzie to po prostu widoczne, jak najbardziej, nawet po wygładzeniu. Po wygładzeniu oczywiście, jak widać, jest ten efekt takiego świdra, prawda, widoczny. No już teraz nie wrócę do moich ustawień Loop Tools, bo już to wszystko powygładzałem, więc to jest tak jak z wszystkimi narzędziami, że jest po prostu nie ma szans, żeby do tego wrócić, więc trzeba, wycofałem jeszcze raz, tam ten nie bridge, tylko loft. Loft, proszę bardzo. I oczywiście mamy tutaj ten parametr twist. Możemy właśnie albo zrobić to na prosto, albo możemy zakręcić, jeśli chcemy. Więc takie jakieś, powiedzmy, no nie wiem, naczynia jakieś takie ozdobne, czy jakieś instrumenty muzyczne, no, które mają podobne kształty, bo istnieją takie. No to oczywiście przy pomocy tego narzędzia możemy sobie zrobić. Jest jeszcze tutaj taka rzecz jedna, dlatego mi zależało na to, żeby wrócić do tych opcji, tak zwany loop. No w tym momencie ten loop nie zadziała mi za dobrze, bo cóż to robi, jeśli wybierzemy sobie ten loop? Po prostu łączy nam z powrotem ostatnie, prawda, ten element z pierwszym, czyli tworząc taką jakby pogrubioną rurę. Może w tym widoku będzie lepiej to widać. Tylko że to nie jest dobrze obiekt do tego przygotowany, no więc
No tutaj akurat to niezbyt dobrze zadziała, ale jak sobie na przykład weźmiemy w inny sposób, jakieś chcielibyśmy takie naczynie zrobić czy coś, jeszcze raz oczywiście wstawię sobie obiekt typu Cycle, wejdę w jego tryb edycji, no i oczywiście powiedzmy, że tu zeskaluję i przeniosę go do góry, dalej kolejny obiekt zeskaluję, przeniosę do góry, prawda, jeszcze jeden. To wszystko jest na zasadzie kopiowania Shift D, żeby była jasność. Oj, tutaj dam mniejszy, czyli tak bardziej do prosta, prawda? Zaznaczamy wszystko, no i zastosuję sobie to narzędzie, oczywiście Loft, prawda? Bardzo ładnie on to teraz mi zrobił i teraz już będzie miało sens zastosować lub, bo on wtedy mi stworzy wewnątrz taką dodatkową ścianę, gdzie po prostu będzie to wyglądało w ten sposób, w tym widoku, prawda? Czyli mamy taki obiekt z taką dziurą w środku, prawda? Z dziurą w środku, gdzie tu już jest grubość, grubość tak jakby samego obiektu, samego w sobie. Również gdybyśmy chcieli w okręgu coś tam zrobić czy coś, to wtedy też można taki obiekt sobie zamknąć w ten sposób. Także wtedy, jeśli wykorzystujemy takie bardziej proste i nie będą się przebijać ściany względem siebie, to jak najbardziej z tego możemy skorzystać i to naprawdę dobrze działa. Przed czym trzeba się wystrzegać, tu jeszcze pokażę właśnie tą jedną rzecz, czyli tak zwaną błędną, jaką czasami się robi. Są sytuacje, że tak się dzieje, tak? Czyli tak, skopiuję sobie to, dam sobie na dół, tak? Nie ma znaczenia, jaki jest kierunek. Teraz tutaj dałem sobie na dół, powiedzmy robię podstawkę, tak? Potem sobie kopiuję z tego miejsca, daję do góry. Tak, daję do góry i tu na przykład sobie skaluję na mniejszą średnicę i powiedzmy jeszcze sobie obracam, tak? A potem na przykład wpadłem na świetny pomysł, aby zaznaczyć właśnie to, co jest tu. Oczywiście muszę to z tego widoku, dajmy na to. I to sobie jeszcze raz skopiowałem i gdzieś tu ustawiłem, tak? Gdzieś tu jeszcze obróciłem sobie i zeskalowałem, tak? No i teraz zobaczmy, co się stanie, jak on to zinterpretuje w tym momencie, tak? Czyli mamy tak, z tego obiektu kopię tu, potem z tego tu i z tego potem tu. Jak on sobie z tym poradzi? Zobaczmy. Czyli zastosujmy sobie loop tools, oczywiście loft. No i widać właśnie, co się stało. Właśnie tutaj kolejność, w jakiej układamy te okręgi, czyli co od czego kopiujemy, ma ogromne znaczenie dla tego narzędzia. Dlatego właśnie, no niestety, ale ten obiekt nie wyszedł, z tego względu, że trochę inaczej on to potraktował, tak? Ale można powiedzieć, że i tak sobie poradził całkiem nieźle. Tam było lub zastosowane, więc dlatego mi tutaj się zgliczowało, tak jak widać, prawda? Zgliczowało się, pierwszy z ostatnim. Powiem szczerze, że nawet sobie z tym poradził. Czasami są takie sytuacje, jeśli zrobimy to nie po kolei, to bywa tak, że po prostu no, w innych kierunkach on to zrobi i wtedy właśnie mamy nieco problem. Ale tutaj widzę, że nawet sobie z tym poradził, chyba że w tej wersji to poprawiono, bo jeszcze w starszej wersji Blendera, no niestety to wszystko się zaczęło gliczować i nic z tego dobrego nie wychodziło. Także być może już to jest poprawione. Tak czy siak wyszło. Dobra. Idźmy dalej. Co mamy jeszcze w tych naszych loop toolsach? Czyli kolejne narzędzie będzie Cycle. Bardzo fajne narzędzie. Bardzo lubię z niego korzystać. I tak. Wstawię sobie oczywiście obie kostki. I teraz, prawda, podzielę sobie tą kostkę przy pomocy subdivide na więcej segmentów, tak, żeby tych segmentów troszeczkę było. I powiedzmy, że ktoś by chciał zrobić kolumnę, która z podstawy kwadratowej przechodzi w podstawę okrągłą. No, zrobienie tego przy pomocy narzędzia, bo można również wykorzystać narzędzie, które mamy. Jest tu takie narzędzie oczywiście, tutaj w tym miejscu bodajże jest tu sferę. Ja zaraz pokażę, zademonstruję, o co w tym chodzi, zresztą już o tym mówiłem. Powiedzmy, że sobie zaznaczę tą część obiektu, tak? Mamy coś takiego jak obiekt typu tu sferę, prawda? Jeśli będziemy
no to też się kółko zrobi, tak? Tylko problem z tym kółkiem jest taki, że tutaj po prostu zaczynają się punkty łączyć i to wygląda, zaczynają, no, będą tu glicze, w skrócie rzecz ujmując, będą glicze. Owszem, to zadziałało, to jest, prawda? Ale będą glicze, więc nie polecam w ten sposób tego robić. Dlatego jest to narzędzie, które nazywa się Cycle. Tak, Cycle, proszę bardzo. Jeśli wybierzemy ten Cycle, mamy tutaj bardzo ładne kółeczko, jak widać, nic się nie łączy, nic się na pewno nie będzie gliczować, punkty się na siebie nie nakładają. Oczywiście mamy tu jeszcze kilka dodatkowych opcji, które w tym miejscu są do wykorzystania i już pokażę, o co tutaj chodzi. Czyli metoda Best Fit, czyli najlepsze dopasowanie do danego zaznaczenia i do krawędzi, które są najbliższe temu zaznaczeniu. Jeśli wybiorę sobie Fit Inside, no to wtedy on będzie bardziej przyciągał się tak jakby do środkowej części. Naturalnie mamy parametr Influence, więc parametr Influence pozwala nam zrobić na przykład kształt tego typu. Gdyby ktoś chciał zrobić stary monitor, na przykład, to wtedy ekrany na starych telewizorach i monitorach były takie lekko właśnie w ten sposób zaokrąglone. No to są stare dzieje, ale tak było. Możemy również dodatkowo sobie zablokować niektóre osie. Na przykład jeśli zablokujemy oś X, to tylko będziemy mieć zaokrąglenie względem osi Y, więc jak widać tutaj wyjściowy obiekt będzie przypominał kształtem beczkę. Prawda? Czy to zrobimy tą osią, czy tą osią, proszę bardzo, może być i w drugą stronę. A? Możemy sobie zablokować, no jeszcze można zablokować oś Z. No tutaj oś Z akurat nie będzie miała żadnego wpływu, bo w osi Z ten obiekt jest całkowicie płaski, więc siłą rzeczy oś Z nam tutaj niczego nie zmieni. Ale jak już mówiłem, dążymy do tego, aby był ten okrąg. Naturalnie mamy tutaj właśnie ten Best Fit i parametr flatten, czyli spłaszczanie, tak? Jeśli, no tu jest i tak płaskie to, więc spłaszczania nie będzie widać w tym momencie, więc siłą rzeczy ten obiekt okręgu jest, to przynajmniej ta opcja nie ma tutaj żadnego znaczenia w tym momencie, tak? Ale możemy sobie wziąć radius, to sobie sami określamy, po prostu jaki zasięg ma mieć ten nasz okrąg, ale trzeba uważać, jak damy za nisko, no to widać, co się stanie, jak damy za wysoko, to też widać, co się stanie, no, no powstanie powierzchnia jak najbardziej, tylko tyle, że pojawią się glicze, no czego niestety powinniśmy uniknąć za wszelką cenę. Czyli możemy sobie sami określić średnicę tego naszego okręgu, no jeszcze mamy tutaj parametr regularne, tak? Czyli chodzi tutaj o to, że ten okrąg jest po prostu regularny, ale on zawsze będzie regularny przeważnie, więc tutaj ta opcja jest taka, znaczy coś się zmienia, nie? Jeśli mamy regularny czy nieregularny, to widzimy, że położenie punktów się zmienia. Przy włączonym regularnym on się będzie dopasowywał tak jakby symetrycznie, tak? Natomiast tutaj w tym momencie on będzie starał się zachować powiedzmy kształt linii prostych tutaj wewnątrz tego, prawda? No, dla tego obiektu nie ma to żadnego znaczenia, ale dla innych obiektów, które miały jakieś, bo tutaj widzimy, że już jest węższa krawędź, tu jest krawędź szersza, ta jest jeszcze szersza, tak? A jeśli włączymy regularnie, no to wtedy będziemy mieć te krawędzie dookoła tutaj w każdym miejscu, prawda, mniej więcej, bo nie jest to 100%, mniej więcej tej samej długości, co jest moim zdaniem znacznie lepszym rozwiązaniem, bo to też na wizualizację obiektu zdecydowanie lepiej wpływa. No i teraz, jeśli chcielibyśmy właśnie to wykorzystać w ten sposób, to przy pomocy extrude, prawda, wyciągamy i proszę bardzo, mamy kolumnę, która wychodzi z obiektu o strukturze w kształcie kwadratowej. No. Oczywiście, że żeby to miało sens, to obiekt musi być podzielony na znacznie większą ilość punktów, bo inaczej nic z tego nie będzie. No i teraz wiemy, jak działa Cycle. Oczywiście, jak jeszcze ten Cycle można wykorzystać, jeśli sobie wstawimy na przykład UV sferę i ktoś chciałby zrobić gwiazdę śmierci z tego obiektu, to jak coś takiego wykonać? Czyli tak, tutaj segmentów sobie dam, znaczy segmenty tutaj nie mają znaczenia, ale pierścienie dam na nieparzyste, aby to była linia prosta. I jak zrobić w szybki sposób właśnie obiekt przypominający gwiazdę śmierci z Gwiezdnych Wojen,
Jeśli ktoś oglądał, to wie, o co chodzi. Więc jeśli wejdziemy w tryb edycyjny, no, możemy sobie podzielić tutaj, prawda, a zrobić ten taki element, który no, w tym miejscu coś takiego i co tutaj zastosujemy, tutaj wtedy możemy zastosować sobie parametr shrink flatten, ale zanim go zastosujemy, to najpierw dajemy extrude, prawda, żeby to wyekstrudować i potem shrink flatten, żeby to równo z każdej strony, prawda, weszło do środka. Dobra, już mamy ten element równikowy na tej planecie. Następnie kolejnym elementem jest zrobienie tego miejsca, w którym jest promień zagłady. Już nie pamiętam, jakiego on jest wielkości, ale prawdopodobnie on chyba zajmuje, ja sobie tutaj wezmę, tam to wyłączę, mniej więcej chyba taki obszar Gwiazdy Śmierci. No zobaczmy. I teraz do tego właśnie zastosuję sobie ten cycle, prawda? No oczywiście on pamięta mi moje poprzednie parametry, więc naturalnie muszę tutaj radius wyłączyć. Mam teraz best fit. Tutaj właśnie mamy ten flatten. Flatten powoduje właśnie ten efekt takiego dopasowania do kształtu kąta obiektu. I to właśnie widać teraz w tym momencie. Znaczy w tym momencie ten flatten, no ja raczej sobie tutaj wyłączę. Ale co najważniejsze, chodzi o to, że jest ten okrąg, prawda? Jest ten okrąg elegancko zrobiony. I teraz kolejna rzecz, to ja muszę sobie te ściany po prostu usunąć, tak? Czyli delete faces, bo nie chcę tych ścian mieć, tak? Następna rzecz, którą trzeba zrobić, to zaznaczyć sobie te krawędzie wewnętrzne i po prostu zabawić się w wielokąt, tak? Czyli zastosuję wielokąt przy pomocy klawisza F. I teraz sobie robimy ekstrudowanie. Właściwie nie ekstrudowanie, tylko inset faces, tak? Jeśli będziemy robić inset faces, to będzie nam to dzielił odpowiednio, właśnie tak jak to powinien nam podzielić, prawda? No i teraz ekstrudem troszeczkę do wnętrza. Ok, i znowu dajemy inset faces, czyli klawisz I. Prawda? Robimy teraz ten element, który ma być tym promieniem. Oczywiście to musi być wklęsłe, więc musimy to przesunąć do tyłu. Oczywiście do tyłu, żeby to przesunąć, musimy wybrać na lokalny tryb obiektu. Jeśli lokalny nie działa, no to musimy wybrać sobie na normal. Jeśli wybierzemy na normal, wtedy mamy odpowiedni kierunek, tak, aby zrobić lekko zapadnięty ten element. No i co robimy dalej? Kolejne inset faces. No, kolejny inset faces, prawda? Następny. Dobra. To już można sobie wyekstrudować w dół. No i teraz jeszcze, co nam pozostało? Pozostało nam tylko tyle, aby zaznaczyć sobie te krawędzie i po prostu sobie je wyekstrudować na zewnątrz nieco, tak? No, mniej więcej coś w tym stylu. Jeszcze dodatkowo jest, że tutaj też lekko wystaje, czyli ekstrudem można podciągnąć. Nie? No i mamy właśnie taką gwiazdę śmierci. No oczywiście można to wygładzić, dać shade smooth, prawda, tutaj wykrosować te krawędzie. No już nie będę tego robił i proszę bardzo, mamy właśnie bardzo szybko zrobiony, no bez tekstur, prawda, ale jeśli chodzi o model, to właśnie tą gwiazdę śmierci z Gwiezdnych Wojen. Mniej więcej chyba tak to wygląda. Dobrze, ja to przesunę teraz w tym momencie. Co jeszcze mamy, jeśli chodzi o loop toolsy? Mamy krzywa. Dobra. Więc wstawię sobie oczywiście obiekt, który będzie obiektem kostki. I oczywiście jak najbardziej sobie go podzielę subdividem. No, na tyle kawałków wystarczy. Jak teraz działa to narzędzie tej krzywej? W jaki sposób go wykorzystać? Czy, no to jest takie narzędzie bardziej krawędziowe, jeśli chodzi o ten obiekt. Powiedzmy, że zaznaczę sobie, może wyłączę na razie manipulator, bo będzie troszeczkę przeszkadzał.
prawda? No tutaj sobie, prawda, na przykład zaznaczyłem taką krawędź i teraz zobaczmy, co się stanie, gdy zastosuję do tego właśnie ten loop tools, który jest w krzywą, tak? I jak widzimy, zadziałało to w ten sposób, że to miejsce, które było zaznaczone, nie uległo zmianom. Natomiast wszystko, co z tym było do tego powiązane, oczywiście w tych pionowych liniach, no uległo po prostu zniekształceniu, tak? Uległo zniekształceniu. Oczywiście mamy interpolację kubistyczną, może być linearna, czyli będziemy mieć po liniach prostych, czyli jak widzimy, coś takiego dziwnego tutaj się stało. Dalej mamy restriction, tak? Czyli extrude only. Jeśli damy extrude only, to tylko efekt będzie działania na tej zasadzie, że ten obiekt będzie wpływał, że wybrzuszą się nam pewne elementy tylko na zewnątrz. Mamy tylko na przykład do wewnątrz zniekształcanie, albo żaden, no to wtedy działa i w jedną, i w drugim kierunku. Czyli zarówno tu, jak i tutaj. Boundary jest, jeśli wybierzemy, no to praktycznie wyłączymy działanie tego efektu całkowicie. Regular to, tak jak wcześniej już wspominałem, działa na tej zasadzie, że po prostu stara się zachowywać długość poszczególnych krawędzi po zniekształceniu o jednakowej długości. Oczywiście mamy parametr influence, czyli po prostu wpływu na to. I też możemy blokować, prawda, względem niektórych osi, na przykład zablokuję oś Z, wtedy tutaj będzie ta część będzie płaszczyzną, pozostałe będą zniekształcone. Tak samo może być w każdym innym kierunku, można nawet wybrać dwa kierunki, na które nie będzie działać, a będzie to działać tylko i wyłącznie w widoku, na przykład spod poziomu osi Z. No jak wszystko wyłączymy, to nic nie będzie działać, no jasna sprawa. I teraz, jak to można, co z tego można, no powiedzmy, że zaznaczymy sobie te, takie krawędzie, dajmy na to, w ten sposób, nie? W ten sposób. I zobaczmy, jak teraz to zadziała przy takim zaznaczeniu. Bardzo warto sobie poeksperymentować, bo naprawdę różne rzeczy ciekawe mogą z tego wyniknąć. No i jak tutaj widzimy, zrobił on nam to w ten sposób, wykorzystując te krawędzie, tak? Czyli krawędzie, które były po osi Z, po prostu zniosły się, natomiast teraz już widać, jak działa boundaries. Boundaries działa dopiero wtedy, kiedy oczywiście będą się w którymś miejscu krzyżować te linie, a tu, że u góry się krzyżują, no to teraz boundaries działa w ten sposób, czyli tutaj mamy ścięte, tak? No i co to może być? No, może to być, powiedzmy, no, jakiegoś swojego rodzaju, powiedzmy, no, kształt jakiejś skrzyni, prawda, futurystycznej, czy coś w tym rodzaju. Także dosyć ciekawe narzędzie. Dobrze jest sobie to sprawdzać w taki sposób, na przykład, jeśli mamy tylko dwa takie pierścienie tworzone, prawda? I wtedy zastosować sobie właśnie ten curve, tak? No, jak widać, nic tutaj się nie stało, bo nie ma żadnej krawędzi poprzecznej, tak? Jeśli ja na przykład chociaż sobie jakąś krawędź poprzeczną utworzę, na przykład w tym miejscu, ok, no i teraz jeszcze raz sobie zastosuję krzywą i wyłączę boundaries może, no to wtedy już widać, że coś się zaczyna dziać, tak? Czyli w momencie, gdy już zaczęło mi się coś krzyżować, wtedy automatycznie coś zadziałało, tak? Dobra, ja wycofam może to i zobaczmy, czy może to boundaries troszeczkę blokowało pewne rzeczy. Jeśli zastosujemy to w ten sposób, to on zniekształci nam tylko jedną, tak jakby powierzchnię, prawda? Czyli zignoruje tą część, która jest w tym miejscu. A to może dać pewne rzeczy do myślenia. Skoro tak, no to powiedzmy, że tutaj sobie zaznaczę dodatkowo, na przykład taką część, nie? No to będzie, to może być ciekawe, tak? Tutaj będzie ta część, tutaj, aha, zniknęła mi tam ta linia, tak? To już ją wstawię, na przykład tutaj zaznaczenie. Teraz zobaczmy, jak sobie poradzi przy pomocy tego narzędzia, prawda? Tak, czyli ten element tak jakby został odbity tutaj w tym miejscu, tak? No teraz zobaczmy, czy boundaries w jakiś sposób zadziała. No nie, wszystko pójdzie na prosto.
prawda? I tutaj, jak widzimy, coś się pogliczowało, więc trzeba sobie sprawdzić, który z tych parametrów, teraz to jest całkiem w ogóle, zmienił kształt tego naszego obiektu, prawda? I teraz zdajmy na nan, na przykład, tak? Jeśli damy na nan, no to wtedy mamy coś takiego nam z tego wyszło. Zupełnie inny obiekt, tak? Inny kształt. Także bardzo myślę, że warto poeksperymentować, bo naprawdę można uzyskać z tego bardzo ciekawe kształty, jeśli chodzi o wykorzystanie tego narzędzia. Jeszcze spróbuję zrobić taką jedną rzecz. Dajmy na to w tym widoku z góry. Powiedzmy, że ktoś sobie może, bo dobrze, może być ścianami. Niech będzie ścianami. Powiedzmy, że sobie zaznaczymy taką, dajmy na to, zrobimy literę A, nie? Na przykład. No, zobaczmy, co z tego wyniknie na tym obiekcie, jeśli zastosujemy właśnie to narzędzie krzywej, tak? Czyli widzimy, że on się tutaj dopasował, tutaj powyginał w ten sposób, tutaj z tej strony wygiął na całość, po bokach wygiął na całość. Na dole nic się nie zmieniło, no bo oczywiście ten obiekt sam w sobie nie ma żadnych krzywizn, ani takich innych historii, prawda? Czyli w ten sposób udało się odwzorować na przykład coś takiego, no. Oczywiście po odznaczeniu tego, no bo tej litery widać nie będzie siłą rzeczy, prawda? Więc tutaj, żeby była ta jasność. A co by się stało, gdy ja sobie zaznaczę na przykład całą tą linię, tak? Taki sobie zrobiłem jeszcze numer i zastosujmy krzywą. Okay. Czyli teraz zadziałało to w ten sposób. Także różne te kształty można z tego uzyskać. Czasem no, metodą prób i błędów też trzeba mniej więcej tak zrozumieć, w jaki sposób to narzędzie działa. Kolejna rzecz to jest flatten, czyli upłaszczyźnianie. Więc dobrze, zaznaczę sobie może bardziej nie krawędzie, tylko może bardziej powierzchnię. Bardziej powierzchnię. Tak, zaznaczę sobie tutaj te powierzchnie i chciałbym je spłaszczyć, więc mamy loop tu z flatem. Ok, proszę bardzo, wszystko co było tu zaznaczone spłaszczył do po prostu jednej płaszczyzny. Naturalnie mamy tutaj parametr influence, którym możemy na to wpływać, więc ta płaszczyzna będzie mniejsza lub większa, ale jak najbardziej tak to narzędzie po prostu działa, czyli spłaszcza nam zaznaczony obszar. Czy jak zaznaczymy dwa obszary, jeszcze tutaj, i teraz zobaczmy, co on z tego zrobi. Spłaszczył, każdy z osobna spłaszcza, także tutaj nie spowoduje niczego takiego, że połączy, czy coś innego z tym zrobi. Czyli po prostu to są obszary, które są spłaszczane całkowicie na płaszczyznę. No jeśli na przykład sobie byśmy wrzucili naszą małpkę, prawda, i byśmy sobie tak zaznaczyli jej głowę, tak, i zastosujemy tutaj oczywiście flatem, no to czemu nie, na głowie też można mieć lądowisko helikopterów, dajmy na to, prawda? Czyli bardzo ładnie wypłaszczyło głowę małpki. Bardzo proste narzędzie do wykorzystania. Czasem w niektórych sytuacjach naprawdę może się przydać podczas modelowania. Dlatego te narzędzia lub tools dobrze jest sobie poznać. Co jeszcze tam mamy? Tam już zostało nam niewiele. Myślę, że szybciutko jeszcze pokażę. Czy podzielę sobie. Ja to oczywiście najczęściej pokazuję na obiekcie kostki, bo albo też na obiekcie kuli można też dobrze to pokazać, pewne rzeczy. Bo kula jest taka, wiemy, że z każdej strony ma inne kąty, więc czasem pewne rzeczy łatwiej pokazać na kuli. Co jeszcze tutaj mamy? G-stretch, jeszcze mamy relax i space, tak? Czyli mamy dwa takie elementy. No dobra, zobaczmy jak zadziała G-stretch, czyli sobie powiedzmy kółkiem
zaznaczę jakiś fragment, może taki, żeby był bardziej skomplikowany, i zastosuję G-Stretch. No, jak widzimy, G-Stretch zadziałał w ten sposób, że no zgniótł nam, prawda, to co tutaj było. Oczywiście tutaj mamy parametry minimalne, maksymalne ustawień, jeszcze limit vertices względem dystansu może być, względem innych rzeczy, i mamy parametr influence, tak? Czyli tutaj mamy zniekształcenie, ale jeszcze w jaki sposób ten G-Stretch można wykorzystać. Powiedzmy, że zaznaczę sobie kilka tych punktów, prawda? I przesunę sobie je, może nie przesunę, tylko skopiuję, skopiuję sobie, powiedzmy, w to miejsce. Ile tutaj mam tych punktów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, tak? Osiem punktów. Dobrze. No to teraz zobaczmy, jak sobie tutaj zaznaczę 8 innych punktów, albo powiedzmy te punkty, które tutaj są, ja sobie trochę poprzesuwam. Zobaczmy, jak zadziała to w ten sposób. Czyli zaznaczę sobie oczywiście te punkty. Ile tu mam? 9 tych punktów, tak? No i powiedzmy, że zaznaczę sobie stąd 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 punktów, tak? No i zobaczmy, czy zadziała tu w jakiś sposób G-Stretch. G-Stretch, influencja jest 0. No, ustawiam, proszę zobaczyć, co robi G-Stretch. G-Stretch, w momencie, gdy mam tu zaznaczone jakieś punkty i tu daję influence, to mi prostuje te punkty. Prostuje te punkty właśnie do tego miejsca, tak? Mamy tutaj względem dystansu, ale to wszystko działa na podobnej zasadzie, tak? Czyli dystans, jaki można względem obiektu, prawda? Exact vertices to są bez simplifikacji, czyli jak widać, w ten sposób tutaj mi to zadziałało. Jeszcze jest, powiedzmy, jedna możliwość, tylko muszę sprawdzić, czy to faktycznie w ten sposób powinno zadziałać. Odznaczę sobie wszystkie punkty, no i tutaj namaluję sobie, bo tutaj mamy line, polygon, riser, mamy te takie elementy związane z obiektami, tak? Czyli narysuję sobie tutaj jakąś linię, tak? Narysowałem sobie jakąś linię, no i powiedzmy, że zaznaczę sobie jakieś tutaj punkty na tym obiekcie. Nie wiem, czy to zadziała. Czasami jest tak, że dobra, ileś tam tych punktów sobie zaznaczę. No i zastosuję ten G-Stretch. Wpływ. No, on tutaj akurat prostuje. Chyba nie to narzędzie wykorzystałem, jeśli chodzi o łączenie z tymi obiektami. Dobra, ale tutaj nic więcej nie ustawię. Split Event Project. To jest względem obiektu. Split, rozciągnięcie i nieparzyste rozciągnięcie, czyli metoda. No, akurat tutaj, jak widać, jest to prostowanie tych linii, po prostu przy tym zaznaczeniu działa to w ten sposób. Któreś było narzędzie, że tak fajnie łączyło się razem z tymi obiektami, ale to chyba nie ten loop, zobaczymy dalej. Dobrze, jak to narzędzie, a jeszcze z tych loop toolsów, co jeszcze możemy wykorzystać? Ja może zaznaczę to jakiś fragment z tej strony i wybiorę loop tools, ten relax, tak? Relax. Ok, co zrobił mi relax? No, relax zrobił coś takiego. Pokrzywił mi to. Mamy to oczywiście linearne, kubistyczne, mamy selection, czy też parallel all, czyli ilość iteracji. No, z tymi iteracjami tutaj trzeba trochę ostrożnie, żeby czasem nie dochodziło do gliczowania. No i to narzędzie na przykład zrobiło nam coś takiego. Do czego to może służyć? Może teraz ja sobie zamiast krawędzi to wybiorę sobie ściany. I teraz zastosuję sobie to narzędzie. Chyba nic tu więcej nie mam zaznaczone. Czyli loop tools relax. Ok. Parametrem iteracji oczywiście on wtedy bardziej to ścieśnia.
No i na przykład co można przy mocy tego narzędzia zrobić? Na przykład takie szczeliny, tak? Można to przecież wyekstrudować do środka i na przykład można zrobić jakąś taką szczelinę, czy jakąś dziurę w ścianie, w ten sposób zrobić, prawda? Czy poobijane ściany, czy coś w tym rodzaju. Także dosyć ciekawe narzędzie samo w sobie. No i jeszcze wiadomo, że przy tym narzędziu, jeszcze raz zastosuję Relax, tutaj wiele ustawień nie mamy, prawda? No jeśli jeszcze raz zastosowałem to samo narzędzie do tego samego zniekształcenia, to oczywiście on mi to zrobił zniekształcenie w zniekształceniu, tak? Oczywiście można sobie to jeszcze wyekstrudować do tyłu, tworząc tak jakby kolejny poziom i wtedy bardziej poprawnie fizycznie wygląda taka szczelina w murze. Jak sobie byśmy to wygładzili? No to w tym momencie wygląda to w ten sposób. Może być to wgniecenie w plastelinie albo w czymś, co ma taką strukturę, powiedzmy, plastelinopodobną. No i ostatnie narzędzie. Też sobie coś tutaj zaznaczę. No zobaczymy, jak zadziała ten Space. Tak, Space. No, jakoś Space tutaj niespecjalnie nam zadziałał, bo Space, on chyba potrzebuje, z tego co pamiętam, trochę więcej obszarów zaznaczeń. I zobaczmy teraz. No i dopiero teraz coś się zaczęło dziać, czyli jeśli mamy zniekształcenie, które nie jest na wszystkich powierzchniach, na jednej powierzchni, no to wtedy możemy właśnie uzyskać takie, jeśli damy Parallel All, no to widzimy, że tutaj na płaszczyźnie się już glicze porobiły, a tutaj już porobił takie zniekształcenia w zupełnie losowy sposób, tak? Jeśli linearnie, to strukturę obiektu będzie starał się zachować. Trochę inaczej to działa na obiekty, może niekoniecznie kostki, ale jeśli zastosujemy sobie obiekt kuli, no tutaj będzie to trochę inaczej działać, tak? Jeśli powiedzmy zaznaczę jakiś taki pierścień, który tutaj jest i zastosuję sobie ten Space, no to tutaj się za wiele nie podziało jeszcze, tak? No to dodajmy jeszcze jakieś takie zaznaczenia w innych kierunkach. Dobra, tam mniej więcej niech będzie. No nie jest równo. Space. O i teraz widać, co się dzieje. Może damy względem selection, żeby za bardzo nie zniekształcał mi tego obiektu. No i jak widać, teraz mamy cubic, czyli będzie bardziej dopasowywał się do tak jakby kształtów. Mamy parametr influence, oczywiście tak. No i w tym momencie zniekształciliśmy ten obiekt. Jeśli damy extrude i skalowanie do środka, no to można zrobić taką strukturę, no powiedzmy, uszkodzoną, tak? Ok, czyli nie mamy płynnego kształtu, tylko no jednak mamy trochę w niektórych miejscach zgliczowane. Bardziej do obiektów organicznych, które mają różne położenia obiektów względem siebie. Na przykład może to się świetnie nadać do tworzenia skorupy żółwia, no, która nie jest super regularna, tak? Tylko jest właśnie zniekształcona, więc taki przykład podaję, że można by ewentualnie w ten sposób to zrobić. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o zajęcia z wykorzystaniem lub tools.